Czuwaj! Dziś z okazji akcji Białozorki dają korki przygotowałam filmik o polach figur płaskich. Dodałam do nich również obwody. Zapraszam do oglądania. Pierwszą figurą, o jakiej będziemy mówić, będzie kwadrat. Kwadrat, jak wiadomo, ma wszystkie boki równe, także jego pole będzie równało się A razy A. Z tego samego powodu obwód będzie równał się 4 razy A. Kolejną figurą będzie prostokąt. Jak wiadomo, prostokąt ma dwa różne boki, także jego pole będzie równa się A razy B. Za to obwód to będzie 2 razy A plus 2 razy B. Następny mamy trójkąt. Jego pole będzie musiał być trochę inaczej. Jego pole równa się A razy H, gdzie H to wysokość, przez 2. W tym momencie rysuję, gdzie przebiega wysokość trójkąta oraz gdzie jest jego podstawa, czyli A. Jako że trójkąt może mieć trzy różne boki, jego obwód będzie wynosił A plus B plus C. Następnie mamy trapez. Jego pole obliczamy za pomocą wzoru A plus B w nawiasie razy H podzielić przez 2. A i B to są jego podstawy, za to H to jest przebiegająca w tym miejscu wysokość. Jego obwód obliczamy za pomocą wzoru A plus B plus C plus D. Teraz mamy równoległy bok. Pole tej figury obliczamy za pomocą wzoru A razy H. Za to jego obwód za pomocą wzoru 2A plus 2B. Kolejną figurą jest deltoid, którego pole obliczamy za pomocą wzoru E razy F przez 2, gdzie E i F to są jego przekątne. Za to obwód obliczamy za pomocą wzoru 2A plus 2B. Następnie mamy romb, którego wszystkie boki są takie same. Obliczamy go za pomocą wzoru A razy H. Jako że wszystkie boki to są takie same, jego obwód będzie wynosił 4 razy A. Ostatnią figurą będzie koło, gdzie jego pole obliczamy za pomocą wzoru πr kwadrat, gdzie r to jest jego promień. Obwód koła obliczamy za pomocą wzoru 2πr. I to jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie i będzie Wam to przydatne. Zachęcam do brania udziału w naszej akcji. Czuwaj!